Często nie mogę dosięgnąć różnych rzeczy. I to jest chyba największy problem. Jestem za mała, by wziąć to, co akurat jest mi potrzebne. Poza tym nie mogę wychodzić z domu sama. Jestem uzależniona od pomocy innych. Ale w moim pokoju mam meble dostosowane do wzrostu. Krzesło i łóżko, więc nie jest tak źle. Dwudziestojednoletnia Jyoti ma wzrost 3-miesięcznego dziecka. Intelektualnie sprawia wrażenie nastolatki. Ale z tym da się żyć. Znacznie większym problemem jest przewlekły niedobór wapnia w organizmie. Kości Jyoti są słabe i łatwo się łamią. Ona nie ma normalnych kości. Jej są bardziej elastyczne. Trochę przypominają żebra. Jak raz się złamią, to tak łatwo się nie zrastają. Większość jej kości nóg jest złamana. Jyoti twierdzi, że nie odczuwa z tego powodu bólu. Musi tylko pamiętać, żeby nie forsować się za bardzo. Nikt nie wie, że mam połamane nogi. Noszę usztywnienie, zwłaszcza na tej, która się jeszcze nie zrosła. Dopiero jak ludzie widzą szynę, orientują się, że noga jest złamana. Jakie kolory lubisz najbardziej? Nie odsłania nóg. Nie chce, by ludzie jej współczuli. Swoje troski i zmartwienia skutecznie maskuje. Lubisz niebieski? Lipstick. Pomadka. Maskara. Najpierw ty. Mi. Ja? Okej. Dziewczyny też jednak lubią malować, co? Fizycznie widzę dziecko, które siedzi przed toaletką z kosmetykami i maluje się w sposób naprawdę profesjonalny i widać, że ma w tym doświadczenie. I mimo najszczerszych chęci, na razie jeszcze nie jestem w stanie przyzwyczaić się do tego widoku.